Żaryn. Rosyjska propaganda wykorzystuje zabójstwo na Nowym Świecie. Zabójstwo na Nowym Świecie. Żaryn. Tragedia wykorzystana w celu dezinformacji. Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn przekazał, że zabójstwo mężczyzny na Nowym Świecie w stolicy było wykorzystywane w dezinformacji i rozbudzania nienawiści wobec uchodźców. Działania rosyjskiej dezinformacji przeciwko Polsce skupiają się na rozbudzaniu wrogości między Polakami a Ukraińcami, dodał. Część przekazów jest próbą przekonania Polaków, że przyjmując uchodźców z Ukrainy sami się narażają na kryzys ekonomiczny, problemy z bezpieczeństwem i kłopoty społeczne, podkreślił Żaryn. Zwrócił uwagę, że przekaz mający na celu wywoływanie sprzeciwu Polaków wobec przyjmowania w naszym kraju uchodźców przed agresją Kremla jest uruchamiany często w oparciu o wydarzenia zupełnie niezwiązane z Ukraińcami w Polsce. Zabójstwo na Nowym Świecie tak było choćby po tragedii, do której doszło w Warszawie. Po zabójstwie na Nowym Świecie identyfikowane były działania dezinformacyjne przekonujące, że morderstwo wynika z polityki przyjmowania ukraińskich uchodźców w Polsce, mówił rzecznik. Podkreślił, że w mediach społecznościowych powielano sugestie i fałszywe tezy, mające na celu wskazanie, że za śmierć ofiary ataku w Warszawie odpowiedzialni są obywatele Ukrainy. Poszukiwani w tej sprawie są jednak trzej obywatele Polski. W debacie na ten temat rozpuszczane były również fałszywe informacje, jakoby za większość przestępstw w Polsce odpowiadali Ukraińcy. Manipulowano też treściami sprzed lat, prezentując je jako obraz obecnych zagrożeń dla Polaków, wskazał. Działania dezinformacyjne w Polsce. Żaryn podkreślił, że to zabójstwo w Warszawie zostało wykorzystane do działań informacyjnych wymierzonych w relacje między Polakami a Ukraińcami. Ten przypadek pokazuje, że wymierzona w dany kraj dezinformacja bazuje na aktualnych wydarzeniach atakowanego państwa, wpisując się w bieżącą agendę publiczną. Przekazy kolportowane przy okazji zabójstwa w Warszawie wpisują się w działania rosyjskiej dezinformacji, która tworzy chaos informacyjny i realizuje interesy polityczne Kremla, podkreślił rzecznik. Dziś jednym z najważniejszych pól oddziaływania jest wytwarzanie wrogości między Polakami i Ukraińcami. Należy zakładać, że każde budzące emocje społeczne zdarzenie może zostać wykorzystywane do szerzenia kłamstw mających na celu budowę wśród Polaków potencjału buntu przeciwko goszczeniu w Polsce uciekających przed rosyjskim zagrożeniem Ukraińców, stwierdził Żaryn.